32 nowe inwestycje o wartości ponad miliarda złotych. Katowicka specjalna strefa ekonomiczna w minionym półroczu wydała tyle właśnie decyzji o wsparciu dla firm, a to oznacza, że są kolejni inwestorzy gotowi lokować swój kapitał w naszym regionie. Ponad miliard złotych zainwestują w regionie kontrahenci katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Spośród 32 decyzji o wsparciu, 26 dotyczy polskich firm. Inwestycje te przyczynią się do utworzenia 272 nowych miejsc pracy oraz utrzymania ponad 1700 już istniejących. W zakładzie produkcji sprzętu oświetleniowego ROSA w Tychach zorganizowano konferencję podsumowującą wyniki pierwszego półrocza. Gościem specjalnym był Jacek Tomczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Najwięcej planowanych inwestycji dotyczy branży metalowej, maszynowej, budowlanej oraz spożywczej. Rośnie zaangażowanie polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z sektora małych i średnich.